utrzymuję się z pisarstwa. To jest mój zawód. I właśnie wiedziałem o tym, że to będzie mój zawód od dzieciństwa. Moje pisarstwo zaczęło się w dzieciństwie, jak choroba pewna, powiedzmy grafomania. Zacząłem pisać powieść pod tytułem Opór podczas oblężenia Warszawy. Nie dokończyłem tego. Uszedłem z Warszawy na tamtą stronę. I teraz, jak ja przeżywałem te bardzo dramatyczne rzeczy w Związku Radzieckim, cały czas miałem świadomość, że przeżywam swoje tworzywo. To mnie ratowało, bo już byłem u progu takiego wyczerpania, nawet myślałem o samobójstwie, ale potem sobie pomyślałem, ale to opiszę. Ja byłem krótko, kilka miesięcy w Armii Czerwonej, z tym, że miałem iść do ataku, byłem na froncie 28 stycznia 1942 roku. Dlatego zapamiętałem, bo tego dnia był rozkaz Stalina, żeby wszystkich nieobywateli Związku Radzieckiego usunąć z frontu. I jego ta podejrzliwość, nieufność mnie uratowała, bo moja kompania poszła do ataku beze mnie, mnie na tył wycofano i ze 130 chłopaków przeżyło 18. Także ja mam doświadczenia z kilku armii, bo przez kilka dni byłem poborowym w armii Andersa. Nie było innej możliwości przyjścia do Polski dla młodego człowieka niż przez wojsko. To jest świat mojego dzieciństwa i wczesnej młodości, który ja utraciłem. On zaginął. I kiedy zacząłem pisać Nowolipie, to byłem już dojrzałym pisarzem. I myślę, że dobrze się stało, bo miałem dystans do samego siebie. A poza tym pojawiły się moje wnuki. I mnie zaczął interesować ten Józio jako dziecko. Ja sam myślałem, co to za dziwne dziecko o tych smutnych oczach. Przecież mnie robił ojciec wyrzuty, że mam smutne oczy. Wystawiał swoją parę cielęcych oczu, tak mówił. Także ten świat odszedł. Ja go wspominam po prostu jakby był w środku niego. Tak zresztą niektórzy czytelnicy reagują. Niektórzy mówili mi, że to jest jedna z najbardziej wstrząsających w rezultacie książek o Holokauście, bo nie mówi o zagładzie, tylko o tych, którzy żyli i zniknęli, i zginęli. Ale potem się okazało, i w Nowolipiu też to jest, że ja dostrzegałem komediową stronę życia, każdego dramatu, jakiegoś poczucia humoru, którego ja się nie spodziewałem, że ja mam. Ale mi się wydaje, że dziewczyny we mnie obudziły to poczucie humoru. Jak zacząłem dojrzewać i takie 13-letnie flirty, to się okazało, że bardzo dobrze mi to idzie, ta żartobliwość. No i to zostało chyba do końca. Jeśli chodzi o moje związki z filmem, to muszę powiedzieć, że już po moim debiucie filmowcy, przedwojenni to byli filmowcy, w 1946-1947 roku zwrócili na mnie uwagę. Uznali, że ta proza mojego debiutu, Kijów, Taszkent, Berlin, że ona jest filmowa. No i zwrócili się do mnie, ale nic z tego nie wychodziło, dlatego że panował socrealizm i okazało się, że ja się do tego nie nadaję. Napisałem jeden czy dwa scenariusze,
niedobre. I dopiero w 1958 roku kierownictwo zespołu kadr, między innymi Tadeusz Konwicki, zaprzyjaźniony ze mną, powiedział: napisz, zaproponuj nam coś, a my ci zapłacimy. Możemy nie kręcić, ale zapłacimy ci jak za nowelę. A ja nie lubię brać pieniędzy za darmo. Przyniosłem 4 opowiadania, w tym opowiadanie Krzyż Waleczny, Kłopot z psem i Wdowa po Joczysie. I było opowiadanie Cyrk z chlebem, któregośmy nie nakręcili. I potem przedstawił mi takiego bladego, chudego chłopaczka Kazimierz Kuc i mówi: to będzie twój reżyser. I to był jego debiut i właściwie mój debiut. I film dostał nagrodę krytyki filmowej jako najlepszy film roku 59. Współpraca z filmem dawała satysfakcję i dawała trochę goryczy. To zależy, jak się układała. Dla pisarza, scenarzysty najbardziej przykre jest to grzebanie w tym scenariuszu za duże. To ja zrobiłem scenariusz do Granicy według Nałkowskiej i pamiętam kolaudację zespołową. Ja powiedziałem do Rybkowskiego: panie Janku, pan zrobił świetny film, tylko pan jeszcze o tym nie wie. Jak go pan przemontuje zgodnie ze scenariuszem, to pan zobaczy, że jest świetny film. Ja mam też pewne zasługi w samej kamerze jako pełniący obowiązki kierownika literackiego, kiedy Stawiński robił Rozwodów nie będzie. I wtedy dostałem do ręki scenariusz rękopisu znalezionego w Saragosie Tadeusza Kwiatkowskiego. Ja się zachwyciłem tym scenariuszem. No i bardzo to popierałem. Film miał kosztować 18 milionów złotych i Kliszko powiedział, że nie da tych pieniędzy, a Kliszko to była druga osoba w państwie. Że to jest burżuazyjne, to tak jakieś z powodów ideowych. I ja napisałem do Kliszki, znając dobrze mentalność tych ludzi, że jest to film, który już pokazuje, co jest zgodne z prawdą. Światopogląd laicki, bo Jan Potocki taki był, oświeceniowiec przecież. I dowód na to jest taki, że z francuskiego powieść przełożył na polski język Edmund Chojecki, redaktor paryskiej Trybuny Ludów. I to zadecydowało. Ta Trybuna Ludów, której redaktorem był Adam Mickiewicz. Tak. No i Kliszko podpisał. I potem, jak film został nakręcony, Has powiedział: tam ma być nazwisko Hena jako kierownika literackiego, bo ja o to nie walczyłem. I jest to nazwisko moje. Bardzo jestem dumny z sukcesu tego filmu. Kiedy robię adaptację, to zawsze myślę o autorze tej książki, którą adaptuję, czy ten autor by to zaaprobował. Staram się tak, żeby przekonać tego autora, żeby im się spodobało, żeby to zaakceptował. To samo odczuwałem, adaptując prozę Zbigniewa Łyniowskiego. Jestem pewny, byłem pewny, jestem, że Łyniowski by się zgodził. Tam zresztą była taka historia, że Łyniowski 20 lat życia tej książki on nie dokończył. Zostawił on notatnik, co ma być dalej w tych 20 latach życia. Jest to chyba jedyny przypadek w historii literatury, że pisarz, czyli ja,
bierze notatnik drugiego pisarza i rozwija niektóre punkty z tego notatnika. Czwarty odcinek życia Kamila Kuranta jest w 80% napisany przeze mnie, czego żaden krytyk nie zauważył, że u Niłowskiego tego nie ma. Czułem się członkiem tej społeczności, niezależnie od pochodzenia. I nagle odmówiono mi prawa do myślenia, w pewnym sensie obywatelskie. To się stało w 67 już roku, ale w 68 wyraźnie. Było mi ciężko. Cały mój dorobek był unieważniony. Ten dorobek, który bardzo często dotyczył właśnie drugiej armii i nagle się okazało, że to niedobre. Gdzieś tam we Wrocławiu jakiś felietonista pisał, co było zresztą nieprawdą, jeśli chodzi o fakty, że ja emigrowałem i zrzuciłem maskę Polaka i szkaluję Polskę. Także było mi ciężko. Ja byłem nadal w tej samej masce, nic nie zmieniłem. Kiedy urodziła się moja córka, ja poczułem, że ściany się ruszają. Zrobiłem się strasznie szczęśliwy. Jednocześnie taki lęk, czy ja sobie dam radę z tym maleństwem. Takiemu mocnemu szczęściu zawsze towarzyszy takie uczucie lęku o to szczęście i o przyszłość. Ja podczas oblężenia Warszawy, podczas bombardowania się nie bałem. Co było zaskoczeniem dla wszystkich i dla mnie też. Bo ja byłem bardzo wrażliwym dzieckiem, w swoim czasie bałem się upiorów, ciemności i tak dalej, a tu nic. Dlaczego? Przez to, że ja obserwowałem. Nawet jak się bałem, to obserwowałem swój strach. Miałem do tego podejście literackie, także ja jestem nieuleczalnym pisarzem.